Żeby się otiltować, zrób sobie przerwę. Wyjdź sobie, pobiegaj. Jestem u teściów. Nie wiem, chyba trzeba było high rollować i tyle. Na pewno tak, a teraz się będę zastanawiał. Czy lepiej knightów tutaj? Dwóch mordę? Żeby mieć jakiś frontline? Czy lepiej tego Gravesa i mieć potencjał na upgrade do Gunslingerów? Zobaczmy, co wypadnie. Okej. Nie ma wyboru. Czym się sugeruje na pierwszej ruletce? Najlepiej, żeby była najlepsza postać możliwa z najlepszym przedmiotem. A tak to raczej się przedmiotem, ale musi być na tier 2. O ciebie. Okej. Okay. No drugi Lucian. Robimy tak. Druga Tristana. I trzeba kupić tego Gravesa. To wyrzucimy tego pana. I zrobimy tak. Mamy 4 pary. Dzięki za suba. Przyjemność po mojej stronie. W tej chwili najważniejsze przedmioty na karuzeli, na pierwszej, to jest Aperod, łuk i pancerz. Moim zdaniem. Zekę. To się nam przewarciło. Trochę szczęścia się uśmiechnęło po tej poprzedniej grze. Wolałbym tamtej nie przegrać, żeby spaść do Diament 3. Irytujące to jest. Jakiś upgrade? Nie, nie ma upgrade'ów. Zrobimy tak. Kupimy te 3 tier 1. Red buff działa na ulta Katariny? Nie, bo to jest czar. Morello by działało, ale ona sama także zostawia deep wounds, czy tam grave wounds, czy tak dalej, że nie można się leczyć, więc za bardzo nie ma sensu. No chyba, że chcesz w damage. Dobrze, mam tego Luciana na drugim poziomie, byśmy przegrali. Takie pytanie, bo zawsze brało się jednostkę level 2, żeby ją sprzedać, bo nie było szansy na inne jednostki level 2 w czasie pierwszych 3 rund. A teraz, kiedy szansa na jednostki tier 2 jest, to czy nadal się opłaca sprzedawać tę pierwszą jednostkę level 2? Zależy, co bierzesz. Lucian jest najsilniejszą jednostką tier 2. Tu nawet nie ma co gadać. Ma najsilniejszego ulta, szybkość go robi. Ja jebie. No to wpuszczamy tutaj. To.
Kurde, ale jest ten gość jeszcze. Musimy sprzedać Tristanę. Nie, no możemy sprzedać tu, tak? Dobra. Robimy tak. A... Więc jak się chce mieć... Ma się szansę, o to mi chodzi. Ma się szansę na to, żeby dostać dobre jednostki po prostu na karuzeli, których nie chce sprzedawać. Ja na przykład teraz mam trochę farta i wpierdoliłem dwóm gościom po prostu tak, że się nakryli nogami. I jestem na 100 HP. A w poprzedniej grze ja dostałem taki wpierdol. Drugi Kennen, ale ktoś go weźmie. Na 100%. Jeszcze do tego z połówką Morello, więc... Najlepszy deal w historii trade dealów. I to nie ironicznie mówię. Ten pan jest bardzo zadowolony z tego. Dla nas by się przydała połówka Sparka na przykład. Albo połówka Morello. Ale lepiej wziąć z większą ilością golda, więc będziemy celować w tą Szywanę. Tylko, że niestety jest po drugiej stronie karuzeli i to się może źle dla nas skończyć. A, pan celuje sobie, nie wiem w co, w sumie. Dobrze. Jak spadasz rangę niżej, to zaczynasz na 75. Co tu się dzieje? VAT? To chyba za te wszystkie pierdole, które dostawałem przedtem. Bo inaczej tego się wytłumaczyć nie da. Inaczej się tego wytłumaczyć nie da po prostu. Nie wiem, o co tu biega w ogóle. A i tak wpierdol, nie? I to srogi przez Ionic Sparka. Ale ty jesteś przystojny, że zostawię followa? No jak to jest jedyny powód, dla którego zostawiasz followa, to trochę kiepsko dla mnie. Niestety. Tu mamy na ławce 3, 5, 7, 8 golda, więc tak nie zrobimy. Co tam się... Ten Veigar. Błogam. Błogam cię, Veigar. Ale celuj czasem w kościa, którego możesz zabić, dzięki. Jakie są najsilniejsze kompy w tym patchu, twoim zdaniem? Wszystko, co ma Aatroxa, Kennena i Morgana na drugim levelu jest silne. Czy my to jesteśmy w stanie wygrać? Nie, no musimy być. Ciekawe, czy on zadaje 16 koła im. To jest pytanie ze 100 punktów. Powinniśmy dostać przedmiot tutaj z golemów. A no 5 golda się nie zapowiada, bo mamy tylko 3 przedmioty, więc powinno być git. Powinno być git. Nie, nie zadaję. O, bo się zdenerwuje. O, bo się zdenerwuje. Na 3 przedmiotach siedzimy, a dostałem 5 golda. No, to git. No, to git. Po co chcesz iść? No, jak na razie to nie wiem jeszcze.
Najlepiej byłoby zostać przy tych jordlach, czyli dostać jeszcze dwa keneny, trochę lulu. I nie byłoby źle. Poppy. Też jest mega mocna. To zrobimy tak. A Tristana tak jest za dupy. Teraz to by było... Sprzedamy 7-10. Kenny, tfu. Ten dostał jakie instagiby w ogóle. Koniec świata. Robimy tak, potrzebujemy golda. Nie wiem, że Lulu strzeży na mnie, Atrox jest zbyt dopina ten moment z tym praktycznym gry. Lulu nie, ale Atrox jest no bardzo potężny. Na teraz nie możemy tak naprawdę nic rolować. Choć już w sumie... Kurde, no nie wiem. Tak naprawdę chyba nie. Moglibyśmy wyrolować, żeby mieć większe szanse na... na postacie typu Aatrox, Kennen, Morgana. Tylko problem jest taki... że nam to w tej chwili wyskasowało całą ekonomię, a tak możemy zebrać jeszcze bardzo dużo golda, który się przyda. Blitzcranka bym zostawił, jak na razie, bo jakby się udało go zrobić drugi poziom, to jest to bardzo duży damage inicjujący. Szczególnie, że będziemy celować w 3 sorcerery, zamiast gunslingerów. Nie da się szczurek wyciągnąć tak. To tam przejeżdża. Kurde, no trzeba by sprzedać tego Blitzcranka teraz. Za dużo golda nas kosztuje. Nawet jak wygramy rundę. Za dużo golda on kosztuje. Co to za muzyka w tle? Muzyka z Lola. Jedyne miejsca Blitzcranka, które to może wyciągnąć, to są trzy skrajne tutaj. No i oczywiście gdzieś, jak są najdalsze, gdzieś poustawiane po prostu. Dajesz, Vigor. A instagib w czoło. Jak posiadam na innej postaci dwa razy statika, to się stakuje czy nie stakuje? Nie, Ionic Spark się nie stakuje. Będzie się dopiero stakował 9-15, ale dostanie też nerfa najprawdopodobniej. Bo jest zbyt dobrym itemem. Dobra, co my mamy? Mamy pół itemu, mamy cloaka, a tu nie ma żadnego aperoda. Więc trochę Lipton. Nie ma też żadnego cloaka. Co tu się w ogóle dzieje? What? Ale dramat. No i jeszcze... Odsuń się... Ja jebie. No dobra. Bierzemy pół Morello. Ale potrzebujemy tak naprawdę... To jest dramat. Potrzebujemy jeszcze dwa aperody. I to jest duży, duży problem. Miss Fortune. To niczego nam nie potrzebna. Zrobimy tak.
Będziemy tylko 6 golda kosztować, jeśli kupimy i tak nie możemy wstawić. Na razie robimy ekonomię. Zobaczymy. EUW. O statek krzywa się pytałem. Statek krzyw jest po prostu... Uaktywnia się za każde 3 ataki. Obojętnie ile masz statek krzywów. Zawsze liczy tą samą ilość ataków. Aha. Ta srebrna popi to jest dla nas dramat. Na szczęście Veigar. Veigar robi dużo damage'u. Tylko, że będzie remis i stracimy winstreaka przez to. Ale to jest czad, kocham to. A, udało się! Wjechało trochę damage'u, dobra, git. Aatrox! No i gicior. No i gicior, wstawiamy tego Aatroxa. No jest zdecydowanie lepszy niż Graves. A jakby tak zlevelować? Nie, no musimy poczekać jeszcze z jednym levelem. Gunslingera tracimy, ale to jest mało istotne. Aatrox, to jest rzeźnik! Jedziemy! Morele się stakują? A tego akurat nie jestem pewien. Nigdy nie przetestowałem, ale wydaje mi się, że nie, bo postać może mieć tylko jeden efekt. A nie, co ja gadam? No oczywiście, że się nie stakują. Bo to tak samo jak Red Buff. Po prostu aplikujesz go po raz kolejny. I to tyle. No niestety ten Ionic Spark nas tutaj zabił. No ale spoko, mamy 50 golda, on ma 0. Czy jak przegrasz, to się traci winstreaka na PvP? Na PvE? Chyba się nie traci, ale nie jestem pewien. ...750, 650, 20, 25... Tyle, żebyśmy tego nie przegrali. Może być nieciekawie wtedy. Dawaj mi tu te wilkie asasyny. No, tu mi się za... Jasne, gwint. Za dużo rzeczy. Za dużo rzeczy. Blitzcranka trzeba było kupić, bo jestem kretynem. Jaki byłby to remis?
Dobra, na razie tak. Oj, spalił mi manę na Jordlu. Ale to gówno było. No nieciekawie, dobra. Jest Cannon. Jest Poppy. Trzeci Sorcerer by się przydał tutaj. Tak naprawdę. To jest nam bardziej potrzebne. Ten Morello Cannon nam tutaj namieszał mocno. Jest Aatrox. Ale będzie wzięty. Nie masz żadnego Aperoda znowu. Potrzebujemy jeszcze jednego Sorcerera. I potem level up. Facing Fears, dziękuję bardzo za 9 miesięcy. Thank you much for the 9 months, Mr. Facing Fears. I'm sorry, but there are no buses and no trains on this station here, because we're in our parents' in-law home. No bez sensu to jest. Totalnie bez sensu. Totalnie bez sensu. Bye bye, Mesta. Siema Torek. Siema Suzy. Morgana. O, dziękuję. Dziękuję, mamo. Robimy tak. Musimy jeszcze jeden level zrobić, żeby wjechać z magiem. Kolejnym. Jeśli by się nam udało teraz wygrać walkę, to wtedy mamy opcję sprzedać Veigara. Ciężko będzie. Jednak nie było tak ciężko, dobra. To mamy 30, jest git. Teraz na raptorach będziemy znowu mieli plus 4. Niestety braknie nam jednego golda tutaj. Będziemy mieli 39, 38 nawet. No ale nic z tym nie zrobimy. Tu jest ok. Teraz poczekam na przedmioty. Idealnie było tak, pancerz dostać na PD, a tutaj dostać Aperoda na Ionic Sparka. I to by było idealnie wtedy.
I to by było wtedy idealnie. Co, jeden przedni wypadł. No przecież nie denerwujcie mnie. Jeden przedmiot. Ale bym potrzebował maga. Halo? Ty, no nie ma żadnego maga tej. No chyba ich pogięło. Super. Taki duży miś. Dobra, jest Aesol. Nie jest jakiś mag, którego bardzo byśmy potrzebowali, ale nie jest też tragiczny. Zmieniamy tak. Zmieniamy tak. Nas. Zephyra zrobimy. Jeszcze 77 ten edge tam poszło? Czemu tak mało? Co? Następna Morgana. Czy tak naprawdę, jakbyśmy dostali drugiego atraksu, to zamiast Poppy wtedy wstawiamy. Te trzy Yordle to nie jest jakoś zbytnio interesujące. Jeden Veigar. Poppy! No, jestem Burok. Jestem Burok. To było 50 HP. Zagranie. No nic. Może jeszcze raz się pokażę. Moja Poppy. Droniu! Zaraz odpowiem na pytanie, dajcie mi chwilę. A, miałem zmienić Zephyra.
Oj. Pipsz. Czy TF istnieje w jakimś tym kompie? Może tak naprawdę. Dobra, nie mamy Yordli. Ten Zephyr tutaj trochę nieładnie, że jest na Atroxie, no ale nic z tym nie poradzimy. Dobry golem. Jestem pod wrażeniem. I ten golem zablokował w ogóle wejście Atroxowi, nie? To jest najlepszy czat. O, ja jebie. Rapid Fire Cannon. To najgorsze, że tutaj nikogo naprawdę... No, jedynie Poppy może być z nim. Tak naprawdę jedynie Poppy może z nim być. Kurde, no żałuję, że puściłem tego Zephyra na Atroxa. Nie mogę teraz z nim swobodnie manewrować na planszy, żeby tego Volibera wyłączyć z walki na początku gry. Było mega istotne, no ale jestem głupek. Więc nic z tym nie zrobię, Phantom. Czekajcie. To tak, to tu. No niestety Zephyrem nie jestem w stanie wymanewrować w ogóle. Więc pod tym względem jest lipa straszna. Co ten Aatrox, on przecież jakiś głupi. Ale git. Anivia robi swoje. Anivia jest gicior. Jezu, jaki motor. Nie ma kanonów. Znowu tego samego gościa gramy. Aj, niestety. Zero damage od pana smoka. Myślałem, że grab nieco innego, no ale trudno. No, jeszcze jeden Kennen. Halo! To Veigary są, nie Kenneny. Dobra. To zrobimy tak.
To kosztowało mojego Kennena sporo życia. Ale git, pozbyliśmy się gościa. Kennen? Nie ma Kennena. Mamy całe przedmioty. Więc tak naprawdę, co nam się tu przyda, tylko i wyłącznie to mana. Nie, tak naprawdę nic nie ma tam dużej różnicy. HP jest ważniejsze. Come on, Kennen. Dajesz, Kennen. Dajesz, Kennen. Dajesz, Kennen. Kennen. Nie ma Kennena. Jest Kennen. Lock. HP na Kennenie. Piękny golem. Piękny golem. Zacznę na Mega Aatroxa. Przez tego golema, co zrobił. Ale to jest czad. I jeszcze teraz dostał stana od Leony. No to jest wyłączone na 2 lata. A i tak wygraliśmy tej. Tak, o, złoty Kennen. Dobra, co ma za ustawienie? Takie ma. On tu nie ma nic ciekawego tak naprawdę. Możemy zrobić tak. Robimy tak. Robimy tak, robimy tak. Golem się tu pokazuje. Wyłączamy Ashe z gry. Co jest, kochanie? Mów. Dobra, zaraz pójdę do samochodu. I nic nie zrobiłem. Kennen 2 lata nic nie zrobi przecież. No teraz puścił.